Artykuł trzeci. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Jak już było powiedziane, nie wystarczy chrześcijaninowi wierzyć w Syna Bożego. Jest również konieczne, by przyjąć Jego wcielenie. Stąd też święty Jan Ewangelista, powiedziawszy o Słowie Bożym wiele rzeczy subtelnych i trudnych, zwraca naszą uwagę na tę właśnie tajemnicę, mówiąc: a Słowo ciałem się stało. Podam dwa przykłady, które przybliżają nam to misterium. Wiemy, że najbardziej podobnym do Bożego Słowa jest nasze ludzkie Słowo, zanim zostanie wypowiedziane. Tego Słowa nie zna nikt, poza tym, który je w sobie nosi. Przez innych może być ono poznane dopiero wtedy, gdy się je wypowie. Tak było i ze Słowem Bożym. Znał je tylko Ojciec. Skoro jednak zostało przeobleczone w ciało, poznali je również ludzie. Czytamy w Księdze Barucha: mądrość na ziemi była widziana i zaczęła przebywać wśród ludzi. A oto inny przykład. Kiedy się słowo wypowie, dochodzi ono do wiadomości innych dzięki zmysłowi słuchu. Natomiast dla oczu, by mogło być poznane, musi być najpierw napisane. Tak też i Słowo Boże widzialnym i dotykalnym stało się dopiero przez wcielenie. I tak jak Pismo Królewskie nazywamy Słowem Króla, podobnie i ten człowiek, z którym w jednej osobie połączyło się Słowo Boże, jest Synem Bożym. Czytamy w Księdze Izajasza proroka: weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej rylcem człowieczym. W związku z tym święci apostołowie podali formułę: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Odnośnie do tego powstało wiele błędów, stąd święci ojcowie na Soborze Nicejskim dodali w innym wyznaniu wiary cały szereg sformułowań, ażeby zbić te błędy. I tak Orygenes stwierdził, że Chrystus przyszedł na świat także po to, by zbawić szatanów, i że przy końcu świata wszyscy szatani będą zbawieni. Sprzeciwia się to jednak Pismu Świętemu. W Ewangelii Świętego Mateusza czytamy bowiem: odstąpcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Dlatego czytamy w mszalnym wyznaniu wiary: który dla nas ludzi, nie dla szatanów, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Fotyn natomiast przyznał wam wprawdzie, że Chrystus narodził się z Najświętszej Dziewicy, ale tylko jako zwykły człowiek, który potem dopiero żyjąc dobrze i spełniając wolę Bożą, zasłużył na to, jak inni święci, by stać się Synem Bożym. Co innego jednak czytamy w Ewangelii Świętego Jana, gdzie Chrystus mówi: zstąpiłem z nieba nie po to, by czynić wolę moją, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest oczywiste, że nie zstąpiłby, gdyby tam przedtem nie był, a nie mógłby tam być, gdyby był tylko człowiekiem. W związku z tym dodano w wyznaniu wiary: zstąpił z nieba. Z kolei Manicheusz nauczał, że Syn Boży istniał wprawdzie zawsze i że zstąpił z nieba. Nie miał jednak prawdziwego ciała, ale tylko pozorne. Jest to fałszywe twierdzenie. Niepodobna, żeby nauczyciel prawdy głosił nieprawdę. Jeśli więc wskazywał na swoje ciało jako prawdziwe, to takie musiał mieć. Czytamy wszak w Ewangelii Świętego Łukasza: dotykajcie i przekonajcie się, że duch nie ma ciała i kości, jak widzicie, że ja mam. W związku z tym dodano w wyznaniu wiary: i stał się człowiekiem. Z kolei Ebion z pochodzenia Żyd utrzymywał, że Chrystus narodził się z Maryi, ale dzięki współżyciu Maryi z mężem i z męskiego nasienia. Jest to jednak fałsz, skoro anioł powiedział do Józefa: z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. By więc zbić ten błąd, ojcowie dodali: za sprawą Ducha Świętego. Walentyn nauczał wprawdzie, że Chrystus począł się z Ducha Świętego, lecz ciało, które posiadał, było ciałem z nieba, czyli że rola Matki Bożej polegała wyłącznie na tym, by to ciało przeprowadzić przez swoje łono jak przez kanał.
Nie może to jednak być zgodne z prawdą, skoro anioł rzekł do Maryi: co się z ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. Podobnie czytamy w liście do Galatów: gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Jako więc odpowiedź na powyższy błąd dodano w wyznaniu wiary: narodził się z Maryi Panny. Innym błędem jest to, co głosili Ariusz i Apolinary, że jakkolwiek Chrystus narodził się z Maryi, nie miał duszy ludzkiej. Jej rolę spełniało bóstwo. Sprzeciwia się to jednak Pismu Świętemu, gdzie w Ewangelii Świętego Jana Chrystus mówi: teraz dusza moja doznała lęku. Podobnie w Ewangelii Świętego Mateusza: smutna jest dusza moja aż do śmierci. W związku z tym święci ojcowie dodali w wyznaniu wiary: i stał się człowiekiem. Prawdziwy człowiek musi mieć zarówno ciało, jak i duszę, a że Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, nie mógł być pozbawiony duszy. Różniło go od nas jedynie to, że był wolny od grzechu. W tym zdaniu, że Chrystus stał się człowiekiem, zawarta jest odpowiedź na wszystkie wyżej wymienione błędy, a ponadto, i to w sposób szczególny, błąd Eutychesa, że w Chrystusie nastąpiło zmieszanie dwóch natur, boskiej i ludzkiej, w coś trzeciego, z czego wynika, że Chrystus nie był ani prawdziwym Bogiem, ani prawdziwym człowiekiem. Nie miał także racji Nestoriusz, który utrzymywał, że Syn Boży połączył się z człowiekiem tylko w tym sensie, że natura ludzka spełniała tutaj rolę mieszkania. Nie można by jednak w takim razie mówić, że Syn Boży jest człowiekiem, ale że jest w człowieku. O tym jednak, że jest człowiekiem, świadczy apostoł Paweł w liście do Filipian, w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. A sam Chrystus w Ewangelii Świętego Jana mówi: chcecie mnie zabić, człowieka. Jakie z tych rozważań możemy odnieść korzyści? Wzmacniamy najpierw naszą wiarę. Jeżeli ktoś opowiada nam na ten temat jakiegoś odległego kraju, to całkiem inaczej będziemy go słuchać wtedy, gdy nam powie, że on tam był, niż gdyby swoje wiadomości zaczerpnął z drugiej ręki. Podobnie i tu. Zanim Chrystus przyszedł na świat, mówili nam wprawdzie o Bogu patriarchowie, prorocy, święty Jan Chrzciciel, lecz trudno im dawać taką samą wiarę jak Chrystusowi, który był u Boga, a nawet stanowi jedno z Bogiem. Daleko więc mocniejsza jest ta wiara, którą my z Niego czerpiemy. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Stąd też po przyjściu Chrystusa odsłoniło się przed nami wiele tajemnic, jakie przedtem były zupełnie zakryte. Po drugie, wzrasta nasza nadzieja. To, że Syn Boży przyszedł do nas jako człowiek, nie było kaprysem Boga, ale stało się dla wielkiego naszego pożytku. Było to coś na podobieństwo transakcji. Bóg przyjął od nas ciało i duszę, rodząc się z Najświętszej Dziewicy, a nam w zamian za to dał uczestnictwo w swoim bóstwie. Stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić Bogiem, jak to czytamy w liście do Rzymian. Dzięki Chrystusowi uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Po trzecie, rozpala się nasza miłość. Nie ma bardziej oczywistego dowodu Bożej miłości wobec nas niż ten, że Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, stał się stworzeniem. Pan nasz stał się naszym bratem. Syn Boży stał się Synem Człowieczym, jak to czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Gdy sobie to uświadomimy, nasza miłość do Boga musi zapłonąć i rozjarzyć się na nowo. Po czwarte, odczuwamy potrzebę, aby naszą duszę uczynić jak najczystszą. Ludzka natura, przez dopuszczenie jej do zjednoczenia z boską osobą Chrystusa, została w najwyższym stopniu uszlachetniona. Stąd też anioł, kiedy już nastąpiło wcielenie, nie dopuścił, aby święty Jan okazał mu cześć, podczas gdy przedtem przyjmował ją nawet od największych patriarchów. Dlatego i człowiek, świadom takiego wyniesienia swej natury,
powinien bardzo się lękać, by jej nie upodlić przez grzech. Stąd mówi święty Piotr: przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Po piąte, budzi się w nas gorące pragnienie połączenia się na wieki z Chrystusem. Gdyby ktoś miał brata, posiadającego królewską godność, to będąc od niego daleko, szukałby możliwości, by się z nim spotkać i u niego pozostać. Tak i my, mając w Chrystusie brata, chcemy z nim się połączyć i u niego przebywać, jak święty Paweł, który odczuwał pragnienie, by odejść i być z Chrystusem. Takie samo pragnienie i w nas się budzi, kiedy myślimy o Jego wcieleniu.